Halo, halo, witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać głośno i wyraźnie. Share screen. Widzę, że po prostu teraz jest już. Halo, halo, słychać mnie teraz? Halo, czy mnie słychać? Mam nadzieję, że tak. Okej, dobra. Nie, bo akurat mieliśmy mały problem z logowaniem. System po prostu chciał, że tak powiem, innego hasła. Okej, za chwilę zaczynamy, słownie za minutkę. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej niż w zeszłym tygodniu. Dosłownie jeszcze parę sekund i zaczynamy. Jeszcze widzę, że się ludzie logują, więc damy jeszcze po prostu chwileczkę czasu. Okej, dobra, bo widzę, że tutaj lista powoli się uzupełnia, w takim razie możemy po prostu zaczynać. W każdym razie wszystkich bardzo serdecznie witam na dzisiejszym po prostu webinarze. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej niż w zeszłym tygodniu i po prostu tutaj będziemy dzisiaj kontynuować to, co zaczęliśmy w zeszłym tygodniu, czyli ogólnie rozwój tradera i tym podobne. Mianowicie tak, webinar będzie dostępny na YouTubie, nie wiem kiedy, nie jestem w stanie Wam kiedy powiedzieć, tutaj akurat by trzeba zapytać kogoś z Tickmilla, bo u nich to będzie na stronie. Okej, na początek, nie powinno być problemu z mikrofonem jak w zeszłym tygodniu, bo mam całkiem inne słuchawki specjalnie kupione na dzisiaj. I w tym momencie po prostu zaczynamy. Na początek, mianowicie tradycyjnie, ostrzeżenie o ryzyku. CFD są złożonymi instrumentami, wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 65% rachunków inwestorskich detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z Tickmill Europe LTD. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Krótko o mnie, ale bo wiem, że to są osoby, które nie były tydzień temu, więc dzisiaj będzie po prostu krócej. Mianowicie tak, jestem zawodowym traderem od 14 lat. Zajmuję się praktycznie grą tylko i wyłącznie dla siebie. Nie inwestuję pieniędzy innych, nie pracuję dla żadnej instytucji finansowej. Wcześniej się bawiłem na giełdach papierów wartościowych, ale to była czysta zabawa. Zajmuję się głównie niskimi ETF-ami jak M1, M5, czasem H1 i mój wykres wygląda mniej więcej tak. Takie 9 okienek i tym podobne, to dokładnie pokazywałem w zeszłym tygodniu. Jeżeli ktoś chce do mnie napisać, to tutaj macie bardzo prosty maila do mnie, to jest mianowicie michal@111.pl. Zawsze można do mnie napisać, jakże na przykład bym nie odpowiedział dzisiaj na jakieś pytania czy coś w tym stylu, no, chociaż postaram się na wszystko. I mianowicie tak, co dzisiaj mamy w planie? Dzisiaj mamy, jak unikać niepotrzebnych błędów w tradingu i zwiększyć swoją skuteczność. Przykłady w praktyce. Mianowicie dzisiaj chcę zrobić troszeczkę inaczej niż po prostu normalnie się webinar prowadzi, ponieważ chcę po prostu, żebyście w trakcie, kiedy po prostu będę prowadził webinar, zadawali mi też pytania, z czym wy macie problem, z czym macie największy problem. Oczywiście dużo rzeczy się pokryje z tym, co ja dzisiaj przedstawię, bo akurat tak to mniej więcej wygląda, że większość osób ma te same problemy, natomiast no zawsze może być coś innego. I tutaj najlepiej, jeżeli to jest tylko możliwe, żeby to nie było na czacie, tylko macie tam taką zakładkę jak question and answers, gdzie po prostu można to wpisywać i tam po prostu postaram się na to odpowiadać. Jeszcze nie wiem, czy to będę robić w trakcie, czy po prostu dopiero pod koniec tego mojego wykładu. Natomiast zobaczymy po prostu, jak to wszystko będzie czasowo nam tutaj wyglądało, bo niestety jesteśmy troszeczkę ograniczeni. W razie czego, jakbyś coś znał z doświadczenia, jakby się Wam po prostu przypomniało po
webinarze, to wyślijcie mi po prostu na maila, też macie i w tym momencie postaram się odpowiedzieć na to pytanie w późniejszym terminie. Wiadomo, różnie tutaj bywa. Natomiast co do pytań, które nie będą związane z aktualnym dzisiejszym tematem, to na nie bym prosił pytania dopiero na koniec i tam po prostu będziemy na nie odpowiadać po prostu po skończeniu dzisiejszego tematu. A więc tak, zaczynamy. Mianowicie, ten wykres widzieliście tydzień temu. To jest mianowicie z badań, które ja prowadzę już od 2 lat, związane z czym ludzie po prostu popełniają błędy, dlaczego ludzie tracą pieniądze na rynkach kapitałowych. Robię to są też własne takie badania. Jak tydzień temu była na temat techniki, gdzie technika to jest tylko i wyłącznie 18% błędów, które występuje, natomiast 63% to są tak zwane, jak ja to nazywam, głupie pozycje. I to jest rzeczą, którą my się dzisiaj głównie będziemy zajmować. Co to są ogólnie głupie pozycje, o co tu chodzi, co ja tutaj wrzuciłem do tego worka związanego z głupimi pozycjami. Mianowicie ja tu wrzucam sytuacje takie, które są na rynku spowodowane tym, co my zrobiliśmy z naszej własnej niekompetencji. Tutaj tak pokrócie, typu nudziło mi się, fajnie leciało, to sobie zagram, nie trzymam się zasad, bo w ogóle tych zasad nie mam, czy na przykład jestem świetny, więc sobie pogram na ślepo, ja zamiast jakichkolwiek zasad, czy ogólnie powróżę sobie z fusów. Efekt jest tego taki, że to jest w sumie 63% strat, które mamy na rynku na rynkach kapitałowych. Tutaj mała ciekawostka. W przypadku tak zwanych głupich pozycji, które są błędami wynikającymi z naszej własnej niekompetencji, to nie jest tak, że wszystkie problemy można rozwiązać. Nie, to jest najczęstszy problem, jeżeli chodzi o takie rzeczy, że my chcemy zawsze rozwiązać każdy problem, żeby go nie było. Natomiast w wielu przypadkach się tak nie da, z tego względu, że mamy pewne nawyki, które na przykład przez 40 lat na przykład mamy, a w tym momencie po prostu my je automatycznie popełniamy, my wiemy, że je popełniamy, my je możemy zminimalizować, natomiast często jest tak, że my ich nie wyeliminujemy w 100%. Dlatego nieraz jest tak, że niektóre błędy można wyeliminować całkowicie, a niektóre tylko, że zminimalizować. Dla przykładu, jeżeli popełniamy błąd na przykład raz na 50 pozycji, raz na 100 pozycji, gdzie na przykład zagramy powiedzmy pozycję na ślepo, bo na przykład się nam nudzi, no to jak na raz na 100 pozycji to nie jest jakiś tam problem, po prostu jest to wkalkulowane w naszą tak naprawdę normalną grę i w tym momencie akceptujemy to i zamiast się głowić nad tym, to w tym momencie po prostu działamy dalej. Natomiast jeżeli taka pozycja była na przykład co piątą, no to w tym momencie to ma ogromny wpływ na nasze wyniki i wtedy trzeba nad tym pracować. Żeby nie było takiej sytuacji, że jak robimy błąd raz na 100 pozycji, bo bądźmy realistami, każdemu zdarza się kiedyś pomylić, jesteśmy tylko ludźmi, to w tym momencie potem przez 2 tygodnie, bo znam takie przypadki, gdzie przez 2 tygodnie ktoś siedział nad jednym błędem, który zrobił raz na ileś tam pozycji, a przez ten czas przegapił całą masę ciekawych sytuacji na rynku lub zapomniał o innych rzeczach. I tutaj lecimy z podstawowymi teraz rzeczami. Podstawowy błąd, tutaj jest mianowicie tak, na razie czarny jest biała jest plansza celowo, ponieważ tutaj chcę taki mały disclaimer powiedzieć na temat tego, co dzisiaj będziemy omawiać. Kiedy mamy różnego typu problemy związanego z rynkami kapitałowymi, nieważne jaki to jest rynek, czy to są akcje, czy forex, czy cała reszta, największym problemem nie jest tak naprawdę sam problem. Największym problemem jest zdiagnozować poprawną problem, to co nas dotyczy. Czyli nie zawsze to, co nam się wydaje, że my źle robimy, okazuje się, że to jest to. I podam to na przykładzie najpopularniejszego pytania, które dostaję i ogólnie sytuacja, która się wiąże, to jest mianowicie chciwość, pazerność. To jest temat wałkowany wielokrotnie w różnych miejscach jest pisane, jak sobie z tym radzić, jak rozwiązywać sytuacje i tak dalej. Natomiast co ja zauważyłem, czy to u swoich kursantów, których szkole, czy na przykład u znajomych, czy jak się czyta w internecie, czytałem kiedyś na forach internetowych, kiedy jeszcze uczestniczyłem, to wbrew pozorom sama chciwość nie jest, że tak powiem, problemem. To można w tym momencie w dużej mierze opanować. Tutaj akurat pod tą chciwość, pazerność najczęściej jest podpinały tak naprawdę brak jakikolwiek planu lub nietrzymanie się tego planu,
co my tutaj po prostu działamy. My nie mamy w tym momencie bardzo często zdefiniowanego, jaki mamy target, czy to pipsowy, czy to kwotowy, w zależności na jakim etapie my jesteśmy. My nie mamy zdefiniowanego, jak my chcemy rozegrać całą pozycję, tylko jedziemy, żeby jak najwięcej zrobić. Więc w tym momencie, żeby to tutaj wyeliminować, znacznie większość takich przypadków, co nam się wydaje, że to jest chciwość, nagle się okazuje, że to nie jest chciwość, to jest zupełnie co innego. Natomiast bardzo trudno jest samemu to rozpoznać. Jednym sposobem, żeby można było jako tako to w miarę samemu rozpoznać, to jest mianowicie prowadzenie własnego dziennika zagrań. Opisywanie, co tam się dzieje, cośmy robili danego dnia. Przy czym jak robimy taki dziennik zagrań, robimy to na bieżąco, a nie po tygodniu, bo po prostu w tym momencie na bieżąco wiemy, co tam było. Bo dopiero jak przeczytamy na przykład to, co ja dzisiaj zrobiłem, przeczytam za tydzień, czyli w tym momencie bez emocji związanych z tamtą pozycją, bez nerwów, aha, ja tu zrobiłem to i to i źle. I się okazało, że ja nie zamknąłem pozycji z powodu, że chciałem za dużo, tylko dlatego na przykład, że miałem za wysoki TP, albo chciałem za dużo, bo był silny ruch. Po prostu gra na przykład granie na siłę. I właśnie taki kapownik, czyli taki, że tak powiem, notatnik, tutaj akurat wszystko zależy, kto jak tam własne ma preferencje, bardzo pozwala nam się rozwijać. To nie tylko jeżeli chodzi o ten przypadek, ale ogólnie o bardzo dużo rzeczy. To zresztą dam na innych przykładach. Tak samo, co ciekawe, jeżeli chodzi o pazerność i tym podobne, bardzo często jest to spowodowane tym, że my nie wydajemy pieniędzy, które już zarobiliśmy. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale powinniśmy, kiedy gramy, nieważne na jakim rynku, to powinniśmy na przykład raz na miesiąc, raz na 3 miesiące, w zależności od osoby, 10% tego, co myśmy po prostu zarobili, wydać na siebie, żeby poczuć, że my zarabiamy. I w tym momencie bardzo niwelujemy tą chciwość, bo mamy świadomość, że my zarabiamy, a resztę mamy na inwestycje. I takie dwa proste sposoby, czyli kapownik i regularne po prostu wydanie tylko 10% tego, co zarobiliśmy, a nie co zostało na depozycie, to w tym momencie bardzo nas uspokaja i pozwala się nam trzymać zasad. Dlatego akurat z chciwością i pazernością to trzeba uważać. Mianowicie tutaj akurat od razu jest bardzo fajne pytanie do tego tematu, to jest mianowicie, tutaj Tomasz zadał pytanie, w jaki sposób prowadzić notatki z trade'ów, jakie informacje umieszczać, godzinę, cenę, stan emocjonalny. Ja praktycznie jak daję komuś gotowca, taki szablon daję po prostu, to tam są mniej więcej takie rzeczy jak, jaki to był rodzaj wejścia, bo wiadomo, możemy mieć kilka rodzajów wejścia, tam poziom wejścia, kiedy przestawialiśmy SL, jak ustawialiśmy SL, ITP, dlaczego tutaj, z jakiego powodu została pozycja zamknięta, jak się czuliśmy podczas pozycji, mianowicie jak ogólnie wewnętrznie oraz żeby na wieczór dopisać, jak się czujemy po prostu po tej pozycji na wieczór, czyli już po tych emocjach. I tak też sobie można zobaczyć po prostu pewną średnią, jakie my po prostu błędy popełniamy. Czyli na przykład, jeżeli zobaczymy, że na 50 trade'ów w 30 pozycja została zamknięta, bo na przykład za idealnie przestawiliśmy SL-a, albo na przykład TP było gdzieś za wysoko, czy na przykład panikowaliśmy i zamknęliśmy z ręki, no to automatycznie wiemy, nad czym pracować, już automatycznie wiemy, z czym jest problem. Bo dochodzą do aspektu technicznego, tutaj jeszcze i te, że wspomnę. Bardzo często jest tak, że jak my trafimy, zwłaszcza SL-a, to my wychodzimy z założenia, że wszystko było źle. A to jest błąd, bo przeważnie jest tak, że 95% pozycji zrobiliśmy dobrze, a tylko jeden, góra, dwa elementy szwankują i nad nimi trzeba popracować. Tylko trzeba oczywiście wiedzieć nad czym. I tutaj się właśnie świetnie przydaje kapownik. Kolejny punkt. Blokada przed zawarciem pozycji lub w jakimkolwiek kierunku. Tu dostałem nawet maila, ktoś po prostu mnie pytał o to i to się dość często zdarza. To się najczęściej zdarza po większych stratach lub po, wbrew pozorom, nagłych, gwałtownych zyskach. Jak sobie z tym radzić? Ogólnie jak tutaj po prostu, to wbrew pozorom to nie jest takie proste. Bardzo często się to też zdarza w momencie, kiedy my za szybko przeskakujemy na coraz większego lota. Czyli w tym momencie nie ma tej proporcjonalnej presji związanej z tradingiem, po prostu dajemy sobie za dużo na głowę. To nie jest tak jak w nauce pływania, że rzucić kogoś na głęboką wodę, niech się nauczy. Nie, tak tutaj nie działa. Tak można tylko wyczyścić sobie depozyt.
Natomiast najlepszym sposobem na to, na blokadę zawarcia pozycji, to jest regularna gra, fajnie powiedzieć oczywiście, natomiast regularna gra i nawet jeżeli mamy naprawdę bardzo poważny problem z zawarciem pozycji, to chociażbyśmy mieli po prostu wrócić nawet na demo i poklepać te pozycje na demo. Bardzo dobrym sposobem jest na przykład otworzyć sobie rachunek demo, siąść w tych normalnych godzinach, w których my gramy i pootwierać, zamknąć pozycję, otworzyć, zamknąć i tak zrobić ich kilkadziesiąt, które pozycje wydają się bez sensu. Ale coś takiego, zrobimy tak przez 2-3 dni i nagle się okazuje, że tylko czwartego dnia jest znacznie łatwiej nam zawrzeć już tą pozycją następną. Natomiast oczywiście pozycja wtedy na minimalną wartość lota, nie od razu naszego docelowego lota, tylko przejść to wszystko etapami. Natomiast jeżeli mamy nadal po prostu takie problemy, nawet jeżeli po prostu czasami tutaj można powiedzieć są odruchy wręcz wymiotne związanego z zawarciem pozycji, bo też znam takie przypadki, to się właśnie dzieje zwłaszcza w przypadku właśnie dużych strat, to w tym momencie często jest nawet pomoc psychologa. I ja znam dość sporo osób, które zawodowych traderów, którzy nawet, pomimo, że nie mają jakichś większych problemów, ale tak chodzą do tego psychologa. Niestety w Polsce jest tak, że jak ktoś się mówi psycholog czy coś w tym stylu, no to w tym momencie, bo ja nie wiadomo, co to jakiś dziwak i tak dalej. A wbrew pozorom takie wygadanie się chociażby bardzo dużo daje, bo niestety praca, jeżeli chodzi o na rynkach kapitałowych, to jest bardzo samotnicza praca. Nie ma się do kogoś wygadać, nie ma tutaj jak sytuacji na przykład w biurze, gdzie pójdziemy, nie wiem, przy kawie pogadać z kimś chociażby o wczorajszym meczu na przykład. Tutaj tego nie ma, dlatego jak w krótkoterminowym okresie czasu, to to nie jest problem, natomiast w przypadku jak już tak siedzimy na przykład rok, dwa, trzy, no to już różnie bywa. Przykład mamy teraz, dużo ludzi siedzi w domu, pracuje z domu z racji sytuacji covidowej i pandemii, no to w tym momencie już ludzie wręcz wariują, jeżeli chodzi o różne rzeczy. Dlatego są przeróżne sposoby. Często są specjaliści nawet od psychologii, którzy są, jeżeli chodzi o trading giełdowy i tym podobne. Ale to dużo zależy też na jakim jesteśmy etapie, no i od naszego kapitału, bo nie ma co ukrywać, takie rzeczy też kosztują. Kolejny, jaki jest, to jest bardzo częste, to się też łączy z innymi punktami, to jest mianowicie brak planu. Czyli my nie mamy tak naprawdę napisane, rozpisane, co my właściwie chcemy robić. Ja akurat tu zawsze polecam mieć ściągawkę, napisane punkt po punkcie, co mamy robić. Dla przykładu, jak to u mnie wygląda. Pierwszym punktem u mnie to jest mianowicie na przykład sprawdzenie tych moich 9 okienek, czy są po prostu dobrze poustawiane. Wiem, że to dziwnie brzmi, natomiast bardzo często mi się zdarza coś przesunąć, nawet tego nie zauważę. A potem, żeby nie okazało się, że na przykład zamiast analizować funtę do dolara, przepraszam, funtę na przykład do, no na przykład do dolara, a analizuję funtę do jena, bo przestawiłem okienka, bo już ja nie patrzę na cenę, nie patrzę po prostu na jaka to jest para się nazywa, tylko po prostu patrzę na sam wykres. Kwestia przyzwyczajeń. Tak samo, opisanie po prostu po kolei, jaki mam kierunek na H1, czy jakie wypisane mam założenia po prostu mojej strategii wejścia, wyjścia, co się musi wydarzyć na rynku, żeby po prostu mógłbym wejść w pozycję. Kolejny na przykład punkt, sprawdź, czy ustawiłeś TP, czyli take profit, sprawdź, czy ustawiłeś stop lossa i tak dalej, i tak dalej. Cała taka rozpiska powoduje, że mamy sumarycznie ten plan. Oczywiście to jest tak w skrócie, natomiast pozwala nam to bardzo ograniczyć emocje, i tu dojść do mianowicie pierwszego punktu, czyli ograniczyć na przykład chciwość, bo mamy w tym momencie plan. Dlaczego na przykład się robi ćwiczenia przeciwpożarowe w firmach i tym podobne? Że w momencie, kiedy do czegoś dojdzie, to ludzie będą panikować, ale z racji tego, że już to przetrenowali, znaczna większość pójdzie tak jak trzeba, bo przynajmniej będą wiedzieć, o co chodzi. To samo jest z pozycją. Kiedy dochodzą w tym momencie pieniądze, zwłaszcza jeżeli to są pieniądze, które są istotne dla naszego budżetu, to w tym momencie emocje naprawdę potrafią zrobić naprawdę przeróżne rzeczy, a kiedy mamy tak rozpisany plan, no to w tym momencie punkt po punkcie możemy tutaj iść. Brzmi dziwnie, ale zobaczcie na przykład piloci w samolotach. Pomimo, że mają łeb na karku, przelatali tysiące godzin, a oni i tak mają karteczki ze ściągą, co muszą zrobić punkt po punkcie i to robią, tą checklistę. Dzięki temu po prostu zmniejsza się ryzyko potencjalnego wypadku. To samo tutaj. Zrobimy to punkt po punkcie, mamy bardziej prawidłową pozycję. Dojdziemy do jakiegoś punktu, ja mam już otwartą pozycję, dochodzę do jakiegoś punktu, patrzę, a ten warunek jest niespełniony, no to ja wiem, że coś tu jest nie tak, to nie zastanawiam się z tą pozycją, tylko ją zamykam, będzie następna okazja. Muszą być spełnione moje warunki.
No i wtedy piszę w kapowniku, czyli w moim notatniku, że był taki i taki błąd. Jeżeli zrobię go raz na 100, nie ma problemu. Jeżeli mi się to często powtarza, aha, muszę nad tym popracować. Tylko zawsze to należy spisać, cokolwiek byśmy nie robili, bo nasza pamięć jest ulotna i to bardzo. Mam nadzieję, że za szybko nie mówię, bo czasami mi się zdarza rozpędzić, więc w razie czego dajcie mi znać. Kolejny bardzo ważny punkt to jest mianowicie bezsensowne siedzenie przed wykresem. Bardzo często jest tak, że siedzimy przed tym wykresem, wiemy, że nic się nie będzie działało na naszym po prostu z naszymi założeniami gry, a my po prostu siedzimy nad tym wykresem i się gapimy. Kiedy dochodzimy do pewnego etapu już, jeśli chodzi o rynki kapitałowe, to nie ma co ukrywać, forek jest niemiłosiernie nudny, bo jedyne, co my robimy, to czekamy na nasz sygnał. 98% czasu my spędzamy na czekaniu, potem jak wejdziemy w tą pozycję, ustawimy wszystkie parametry, to znowu czekamy, jak się to rozwinie. Jedynie tam drobne analizujemy na bieżąco, co tam się dzieje. Natomiast kiedy my siedzimy za dużo, powoduje to to, że my jesteśmy zmęczeni. Człowiek jest taki, że jest w stanie tak w miarę dobrze się skoncentrować maksymalnie przez 3 godziny. Potem, jeżeli chodzi o naszą koncentrację, to wręcz mamy parabolę taką w dół na temat naszej koncentracji. I wtedy właśnie zaczynamy widzieć białe myszki na wykresie, a nie co faktycznie tam jest. Dlatego takie rzeczy jak robienie sobie przerw, czy konkretne godziny gry, nie siedzenie całego dnia po 8 godzin, to jest coś, co powinniście robić. Inaczej się też wypalicie zawodowo, bo mnie też nieraz się spotkałem z takimi sytuacjami, że osoby, które były nawet dobrze technicznie, wiedziały, co robią, tylko wytrzymywały rok i po prostu już mieli tego po prostu psychicznie dość. Ponieważ praca emocjonalna naprawdę wypruwa nas, jeżeli chodzi, że nam się nic nie chce. Dlatego jeżeli wiecie, że nic się nie będzie działało, odłóżcie to na 5-20 minut, a na pewno nie siedźcie na tym przez 3 godziny, bo i tak wiem, że się nic nie będzie. To samo się tyczy, nie wiem, załóżmy, mamy godzinę teraz, jak teraz, 19.20, normalnie w tych godzinach, powiedzmy, nie handluję, bo handluję, powiedzmy, w innych godzinach, to nie załączaj sobie teraz na drugim monitorze platformy, żeby te wykresy leciały. Nie, bo w tym momencie niepotrzebnie się męczy. Siedź tylko w tych godzinach, które masz wyznaczone. I koniec. Kolejny punkt, stres. Też słyszane nie milion razy i tak dalej, różne powody. Problem jest taki, że ze stresem my bardzo często będziemy praktycznie tutaj zawsze na tym rynku, zresztą na każdym. Kwestia jest tylko tej jego ilości. Mianowicie normalne jest, że pozycje generują u nas emocje. To jest zupełnie normalne. Czy to samo wejście w pozycję, czy to jak idzie na nasz plus, czy na minus, różne emocje, ale to zawsze w tym momencie generuje mniejszy lub większy stres. Najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to jest mianowicie tutaj, jeżeli chodzi o stres, to jest mianowicie tak. Pierwsze, to jest punkt trzeci, czyli napisanie planu. To już samo generuje bardzo dużo, po prostu zmniejsza stres. Bo jest to, co mówiłem, jak mamy punkt po punkcie, no to zaczynamy w miarę działać zero-jedynkowo, że w tym momencie robimy to, co mamy do zrobienia, więc się minimalizuje. Bardzo dobrą rzeczą jest na przykład chodzenie po pokoju, chociaż wiem, jak to dziwnie brzmi. Na przykład ja w tym momencie nie siedzę na krześle i gdzieś tam po prostu mówię, tylko ja sobie stoję i tak chodzę wokół krzesła po prostu w te. Dlaczego? Bo w tym momencie się ruszam, w tym momencie to też jest troszeczkę odstresowujące, jestem po prostu lepiej się w tym momencie czuję. To samo, zamknę pozycję, idę na 15 minut na spacer, czy na dłużej jak potrzebuję. Moje psy się przynajmniej cieszą, bo po prostu idę na spacer. I różne są sposoby, ale trzeba coś z tym robić. To mogą, oczywiście polecam uprawiać jakikolwiek sport. Zaznaczam, szachy to nie sport. Po prostu trzeba się ruszać. I cokolwiek by to nie było, nie chodzi o zawodowe, ale to jest kapitalne do odreagowania tego wszystkiego. I stres niestety oddziałuje też na nasze zdrowie. Więc w tym momencie też pamiętajcie o tym, że tutaj można się załamać psychicznie. Znam przypadek, że stres spowodował krwotok kwidomózgu. Niestety były bardzo przykre konsekwencje takiej sytuacji. Tego się nie widzi, jak po prostu nie pracuje się w sferze wysokiego ryzyka stresu przez dłuższy czas. Dlatego trzeba o to dbać. Ja siedzę na tym rynku 14 lat i od praktycznie 14 lat miałem tego szczęście, że po prostu jedna osoba mnie nauczyła, jak dbać o swoją głowę pod względem psychicznym i ja jakoś problemów nie mam.
Ale znam osoby, co właśnie po roku, dwóch, trzech potrafiły dosłownie wylądować pod mostem, były załamane psychicznie z różnych powodów. Szachy wodne, nie, szachy wodne nie. Nie, to znaczy nie, szczerze mówiąc, nigdy nie grałem w szachy wodne. Zmęczenie. Kolejna rzecz. Wiadomo, pracujecie zawodowo, na przykład jeżeli jeszcze nie zarabiacie na rynkach kapitałowych, nie siedzicie przed tym monitorem, ale na przykład pracujecie czy to w biurze, czy na budowie, czy macie własną działalność i tak dalej. Wiadomo, są dni takie, że mamy bardziej luzacki dzień w pracy, są dni takie, że przychodzimy do domu i jedyne, co nam się marzy, to się położyć na kanapę i spać. Natomiast bardzo często się zdarza tak, że kiedy jesteśmy naprawdę wypruci i w tym momencie zawieramy pozycję, z tego nigdy, nigdy nic nie ma. Jedynie co możemy w tym momencie w perspektywie czasu jeszcze bardziej zaszkodzić. Dlatego, że jeżeli się czujemy wypruci po robocie, że nie wiemy, jak się nazywamy, ogólnie jesteśmy zmęczeni, czy na przykład, nie wiem, dzieci od siostry wpadły na weekend i w poniedziałek chce sobie odpocząć od tych dzieci, to w tym momencie odpocznij, nie siadaj do wykresów. Jak jesteśmy chorzy, zmęczeni, coś w tym stylu, na tym jeszcze nikt nie zarobił. Może się udaje jedna, dwie pozycje, ale w sumie siedem będzie w plecy. Dlatego po prostu lepiej odpuścić, jak jesteśmy po prostu nieproporcjonalnie zmęczeni. A jeżeli codziennie mamy tak, że przychodzimy rano, wracamy po południu czy wieczorem, jedyne co marzymy łóżko, bo mamy tak ciężką robotę, to w tym momencie bardzo, to w tym momencie po prostu trzeba pomyśleć o zmianie pracy. Więc w tym momencie po prostu unikać gry, kiedy jesteśmy zmęczeni. Na te pytanie odpowiem później. Nadmiar pozycji, tradycyjnie, overtrading, każdy słyszał. Ale to muszę powiedzieć, bo to jest nadal, pomimo że to jest wałkowane wielokrotnie, to i tak jest bardzo często po prostu zapominane o tym, robienie pozycji jak karabin maszynowy. I podam tutaj Wam prosty przykład. Ja jestem zawodowym traderem, gram na niskich ETF-ach jak M1 czy M5, gdzie wydaje się, że po prostu tych pozycji tutaj klepie ile wlezie. Swoich setupów w sumie mam 16 różnych do wejść, a robię średnio między 8 a 12 pozycji miesięcznie. Nie dziennie, tylko miesięcznie, ponieważ skupiam się na jakości pipsa, a nie ilości pipsów. Że dzięki temu, że mam krótki SL, dość większy TP, pozwala mi po prostu tutaj całkiem nieźle po prostu wejść w pozycję i pomimo, że siedzę niemal codziennie, bo nie siedzę zawsze, to w tym momencie po prostu i tak po prostu są dni, że ja nie zawieram w ogóle pozycji, chociaż siedzę i jest to element mojej pracy. Natomiast jeżeli robimy dużą ilość pozycji, to w tym momencie bardzo często wpadamy w tak zwany kompleks Boga. Na pewno się część z Was spotkała z tym określeniem. To jest w sytuacji, kiedy my, zwłaszcza na początku mamy pierwsze dwie, trzy pozycje, mamy po prostu na plus, to wychodzimy z założenia, że potem jesteśmy tak zarąbiście, że po prostu kolejne i tak wyjdą na plus. Efekt jest tego taki, że po siódmej pozycji czy po ósmej nagle się okazuje, że jesteśmy na minusie, aby jeszcze być w ogóle jeszcze trzy razy więcej niż powinniśmy być. Najprostsza rzecz. Powiem Wam taką ciekawą rzecz statystyczną. Jak sobie otworzycie własne pozycje, na które popatrzycie, to zauważycie jedną ciekawą rzecz. Najczęściej trafne pozycje, które macie, to są na początku danej sesji, na którą po prostu gracie. Im późniejsze pozycje, tym coraz więcej jest po prostu podstawowych błędów. Nie mówię tutaj o jakichś tam super błędach, nie wiadomo jakich. Nie, mówię tutaj o podstawowych błędach, na przykład nietrzymanie się podstawowych zasad wejścia, albo za duży SL, albo za duży TP. Dlatego naprawdę tutaj po prostu tutaj uważajcie z ilością pozycji. Tu się ja zawsze będę mówić i przekonywać, że liczy się jakość pozycji, a nie ich ilość. Natomiast tutaj znam ciekawe sytuacje takie, gdzie raz miałem kursanta, gdzie przysyłał mi pozycję chyba przez półtora czy coś takiego przez półtora miesiąca. Stwierdziłem, że ma rewelacyjne wyniki, ale coś mi nie grało, bo były za idealne. No to poprosiłem go, żeby mi wydrukował, żeby mi podesłał segment. To się okazało, że w ciągu niespełna miesiąca mi wysłał ponad 980 pozycji. Tyle zrobił. Do dzisiaj pojęcia nie mam, co on tam robił. Po prostu robił jak karabin maszynowy. Potem się okazało dlaczego. Ponieważ on przez prawie 3 lata pracował z jednej z firm, gdzie byli generatorami rynku i on miał w umowie, o ile dobrze pamiętam, nie pamiętam dokładnej ilości, ale coś chyba podejrzewam, że dziennie miał zrobić 300-400 pozycji dziennie. I w tym momencie on był nauczony do tego, żeby klepać te pozycje ile wlezie, niezależnie od wyniku. Typu otworzyć, zamknąć. A potem jak po prostu kazałem na przykład trzymać większe TP i tak dalej,
no to on po prostu bez pozycji czuł się, że nic nie robi. To jest błąd. No i czy ta osoba akurat się nie nadaje na tradera, no ale różne są przypadki. Dlatego nadmiar pozycji jest szkodliwy. Dużo oczywiście tutaj zależy od tego, ile my po prostu, na jakich TF-ach gramy, jaką mamy strategię. Natomiast w znacznej większości przypadków to po prostu to można spokojnie ograniczyć. Ja tutaj akurat tutaj pytanie oddam na koniec. Jeżeli pytanie bardzo proszę, żebyście pisali na question answer, bo mi potem będzie wygodniej po prostu odpowiadać. Kolejny punkt. Modyfikowanie setupu bez gruntownego przetestowania lub braku doświadczenia. To jest też masakra. Bardzo często, kiedy mamy jakikolwiek tak zwany system, nieważne czy to było na jakimś szkoleniu, czy to z internetu, czy kolega wam pokazał, nieważne skąd. Ważne jest tego, żeby się tego trzymać, ponieważ musicie wykonać przynajmniej absolutne minimum 100 pozycji danym systemem, żeby w ogóle zacząć rozumieć, co tam się po prostu dzieje. Natomiast zwłaszcza kiedy my mamy małe doświadczenie, my mamy taką tendencję do modyfikowania wszystkiego. A tutaj sobie zwiększę SL-a, tutaj sobie go TP zmienię, tu punkt wejścia. Oczywiście nie mówimy tego sobie, tylko my to robimy po prostu podświadomie. Nagle i my to tak po troszeczku zmieniamy co pozycję. Niewiele, ale zawsze. Nagle się okazuje, że po 20-30 pozycjach my robimy zupełnie co innego niż było w założeniach. I to jest po prostu normą. Jak kogoś mam, monitoruję, no to w tym momencie ja wiem, że przez pierwsze 20-30 pozycji będzie robić takie głupoty i trzeba dopiero go naprowadzać, co po prostu będzie robił. Bo w tym momencie człowiek często samemu tego nie jest świadomy. Tutaj dobrą rzeczą jest właśnie znowu kapownik i na przykład raz w tygodniu sobie sprawdzić, czy my faktycznie te pozycje, któreśmy zagrywali, było zgodnie z naszymi zasadami. Kolejny znowu rzecz, kapownik, kolejny punkt, który ratuje nam kapownik po prostu kuperek. Rozwiązuje taki kapownik bardzo często problem właśnie z takiego podświadomego, po prostu właśnie nieświadomego modyfikowania danego systemu, nieważne jaki on by nie był. Nieważne, czy to coś, czy nawet jak macie własny system, który coś samemu stworzyliście, to i tak musicie po prostu to kontrolować, żeby tego po prostu nie zmieniać, bo tylko w tym momencie, w perspektywie czasu, zobaczycie, czy jest po prostu ta powtarzalność. Widzicie dopiero wtedy tego efekt. A jeżeli tego nie mamy, tej powtarzalności, jeżeli po prostu coś, no coś modyfikujemy, to my nie wiemy w tym momencie, czy to sumarycznie będziemy zarabiać, czy tracić i z jakiego powodu. Czy dlatego, że my coś źle zrobiliśmy, czy akurat rynek był akurat kiepski, czy w ogóle system jest do kitu. Więc w tym momencie pamiętajcie o tym. Nigdy, przenigdy nie modyfikować w ten sposób systemów. Przynajmniej 100 pozycji trzeba zrobić. I tutaj znowu kapownik. I tak jak mieliśmy wcześniejszym punkcie, tak jak było brak planu, warto po prostu mieć spisane wszystkie założenia tylko na kartce. Nie, że w głowie to mamy, spisać to na kartce. Dzięki temu nie zapomnicie żadnego punktu. Ja, pomimo że ja już przerobiłem tego przez tyle lat, nawet nie liczę, ja już mam tysięcy godzin przed wykresami, ile pozycji zawartych, to i tak mam to wszystko wpisane na kartach. Najważniejsze rzeczy mam spisane na kartkach i zalaminowane i leżą na biurku. Co z tego, że ja już to znam na pamięć milion razy? Natomiast samo to, że to leży, już mi uświadamia, że muszę to sprawdzić. Dlatego to jest tak ważne. Dzięki temu nie kombinuję. Ok, kolejny punkt. Zbyt szybkie przejście na wysoki, nieproporcjonalny duży lot. Wiadomo, siedzimy na największej giełdzie świata. Chcemy po prostu jak najlepiej zarobić. No i w tym momencie po prostu co? Siedzimy tydzień, stwierdzamy, że jesteśmy świetni. I w tym momencie po prostu zaczynamy, na przykład wpłacimy sobie całe nasze oszczędności i gramy maksymalnym lotem, ile wlezie. Efekt jest tego taki, że najprawdopodobniej wyczyścimy konto. Tutaj trzeba to samo się tyczy, nawet jeżeli zaczniemy spokojnie, to też nie robimy czegoś takiego, że dla przykładu, uczymy się na 0,1 lota, zrobiliśmy tam x pozycji, stwierdzamy, że nam wszystko tutaj po prostu działa, że możemy iść dalej. I naszym docelowym lotem jest na przykład 10 lotów, bo taki nam po prostu pozwala nam zarówno system, jak i budżet. No to w tym momencie nie przechodzimy od razu na 10 lotów, bo się rozłożymy psychicznie, bo w tym momencie zrobimy sobie automatycznie tak dużą presję,
że nic z tego nie będzie. Zróbcie to etapami. Na przykład najpierw na pół lota, potem jeden lot, potem na dwa lota. Zobaczcie, jak reagujecie, czy nie popełniacie jakichś błędów i tak dalej. Pozornie potrwa to dłużej, ale będzie to bardziej bezpieczne. Dzięki temu nie skończy się to tym, że zanim dojdziecie do etapu zarabiania systematyczności, nagle się okazuje, że macie puste konto i już nie macie czym zarabiać. Dlatego po prostu tutaj też trzeba to po prostu zrobić etapami. I to jest akurat rzecz, którą należy dopiero robić w momencie, kiedy już wiemy, co robimy i mamy tą całą powtarzalność. Zanim do tego punktu dojdziemy, to gramy po prostu tą małym lotem. Jeżeli mamy bardzo mały budżet, to lepiej zacząć na demo i potem dopiero przejść na przykład na mikroloty, a jeżeli mamy trochę większy budżet, to zacząć od mini lotów i kiedyś tam dopiero przejść na wyższe, tu już na realu. Więc to jest w tym momencie znacznie lepsze do tego, co po prostu robimy pod względem zdrowia psychicznego i naszego portfela. Kolejny punkt, za który mnie pewnie dużo ludzi zabije. To jest mianowicie tak, sugerowanie się blogami, Facebookiem, stronami internetowymi, telewizją, czy analizami innych. Tu obowiązuje niestety na tym rynku złota zasada. Mianowicie, wy podejmujecie decyzje i wy podejmujecie konsekwencje. Czytanie przeróżnych blogów, Facebooków, stron i całej tej reszty, ja nie mówię, że jest złe. Trzeba się po prostu jakoś nauczyć i tak dalej. Natomiast problem jest taki, że mamy za dużo informacji, że mamy różne sprzeczne informacje lub w tym momencie koliduje to po prostu z różnymi naszymi na przykład założeniami. Plus do tego my jesteśmy bardzo podatni na sugestie innych. Dla przykładu, jeżeli ja bym powiedział, no ja się dzisiaj spodziewam bardzo dużych ruchów do góry na takiej parze walutowej, to z racji tego, że ja, wiecie na przykład, że ja już mam tyle lat doświadczenia na tym rynku, to podświadomie będziecie szukać po prostu zagrania tylko do góry, pomimo że wszystko wam będzie pokazywać na przykład ta shorta, czyli zagranie w dół. I w momencie, kiedy będzie pierwszy, lepszy, nawet niepełny sygnał na longa, to w niego wejdziecie. Natomiast w momencie, jak będziecie mieć idealny sygnał na shorta, to albo w niego w ogóle nie wejdziecie, albo tak po prostu spóźnieni będziecie, że w tym momencie jest po ptakach. Ja nie mówię, że na przykład blogi od jakichś tam traderów czy analizy i tak dalej są złe. Nie, jest bardzo dużo dobrych, kompetentnych ludzi. Natomiast chodzi o to, że jest tego wszystkiego nadmiar. Problem jest też taki, że kiedy my zaczynamy, to częstym problemem jest tak, że my tak naprawdę nie potrafimy rozróżnić, czy dana osoba jest kompetentna, czy to jest tak zwane tylko lanie wody, ale tylko dobrze tak naprawdę to prezentowane. To jest akurat też problem. Tutaj czasami trzeba po prostu dobrze trafić. Natomiast nie może być tego za dużo. Osobiście nie polecam na pewno telewizji. To są informacje dawno spóźnione. Ja tutaj zawsze rekomenduję w tym momencie chociażby, żeby nauczyć się price action, i uczyć się price action do skutku i wałkować to do skutku. Jest instrukcja obsługi co do price action w internecie, na polskich forach internetowych, tu też nie będę tego wymieniać, ale całość jest opisana na pierwszych chyba dwóch stronach i więcej nie trzeba. Nie trzeba czytać nie wiadomo ile tego wszystkiego. Tylko te same punkty i wałkować to jedno i to samo po prostu w kółko i to przyniesie efekt. Ponieważ oprócz samej techniki, o której rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, ważne jest przede wszystkim też doświadczenie. Więc w tym momencie to jest istotny po prostu element, zdobywanie tego doświadczenia, a nie czytać wszystkiego. Osobiście, jeżeli ktoś mi akurat nie podeśle, typu Michał, sprawdź mi coś takiego, no to ja nie wchodzę na żadne blogi, strony internetowe, telewizje czy inne takie rzeczy. Nie, to jest tylko po prostu w tym momencie to może zaburzyć mój osąd sytuacji i tego się po prostu nie tykam i po pierwszym etapie, jak ogólnie z kimś rozmawiam, jak ktoś zaczyna i tak dalej, czy tak po pierwszych 3-6 miesiącach, no to te osoby też tak naprawdę odrzucają te całe właśnie blogi, całą resztę, żeby po prostu skupić się tylko tym, co jest na wykresie, a nie bo ktoś coś tam powiedział, gdzie tak naprawdę nie znamy jego techniki i tak dalej, która dla niego może być bardzo dobra, ale może na przykład nam nie pasować. Okej, kolejny punkt. Granie w nadmiernym stresie. Jak tam mieliśmy punkt, jeżeli chodzi o sam stres,
to tutaj chodzi mi o coś innego. Mianowicie tutaj mi chodzi o stres związany z tym, że samą pozycją. Kiedy mamy otwartą pozycję, jak już mamy oczywiście na realu, no to ona w mniejszym czy większym stopniu zawsze będzie generowała po prostu jakiś stres. Normalna rzecz, będzie to zawsze. Więc w tym momencie trzeba to umieć ograniczyć. Czyli to, co mówiłem wcześniej, na przykład iść na spacer, odstresowanie się i tak dalej. Natomiast, kiedy my już mamy otwartą pozycję, pilnujemy tej pozycji i czujemy się dobrze, normalnie, nie ma jakichś tam dziwnych ekscesów, to trzymamy normalnie pozycję. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że mamy tą otwartą pozycję, zwłaszcza kiedy przechodzimy na pierwsze realne pieniądze lub te kwoty, które są dla nas troszeczkę istotne, to w tym momencie aż nas często po prostu, jakby to powiedzieć, nosi wręcz, że po prostu nie umiemy usiąść w miejscu. Trzepiemy nogami to w lewo i w prawo, czy się stresujemy. To w tym momencie jedyną rzeczą, jaką możecie zrobić poprawną, to jest zamknąć pozycję, a potem dopiero, czy to przez notatki, czy to przez własną dedukcję, czy jak ktoś ma możliwość przez inną osobę, zobaczyć, czym to jest spowodowane. Czy to na przykład nie będzie za duży lot, czy tak na przykład, że na przykład my nie mamy tego planu i tak naprawdę my działamy pod presją chwili, a nie to, co faktycznie jest na wykresie. I zobaczyć, co tu jest po prostu nie tak i nad tym po prostu pracować. Bo to, co wcześniej mówiłem, mianowicie nadmiar stresu to wszystkiego może prowadzić do zawału, do różnych rzeczy. Może się wydawać, jak ktoś ma, nie wiem, 20 lat, no co to za problem. No, ja znam 30-latka, który jest po trzech już zawałach. Co prawda, akurat on się nie zajmował rynkami kapitałowymi, ale wiecznie tutaj akurat aż tak znaczenia nie ma. Każdemu się może przytrafić. Czy na przykład stres może spowodować, że po prostu na przykład zaczniemy grać dziwne pozycje, czy niepotrzebnie trzymać w te pozycje. Dlatego trzeba to po prostu znowu wszystko ograniczać. Kolejne pytanie, znaczy pytanie. Nie wiem, co robić. To jest moje ulubione. Mianowicie, kiedy siedzimy przed wykresami, patrzymy na wykres, czy to mamy na przykład już otwartą pozycję, czy dopiero oglądamy wykres. Czasami jest tak, że patrzymy na ten wykres i ja nie mam pojęcia, co tu się dzieje, nie mam pojęcia, co zrobić. Mnie też się to zdarza, pomimo mojego doświadczenia, że ja patrzę na wykres i ja nie mam pojęcia, co tutaj chodzi. Ktoś inny widzi, że rynek jest z tymi samymi zasadami, że dla niego jest świetny, dla mnie też powinien świetny być, ale nie wiem, o co tu chodzi. Tak można powiedzieć, wręcz taka głupawka, zaćmienie umysłu, można powiedzieć. To jest normalne. I jedyną rzeczą, jaką możecie zrobić w tym momencie, to jest mianowicie zamknąć tą nieszczęsną platformę i zrobić sobie albo na całą sesję przerwę, albo wrócić następnego dnia. I to jest normalne. To jest to samo jak w pracy zawodowej macie, że są takie dni, że najchętniej byście z łóżka nie wstawali, albo na przykład w pracy zrobiliście tyle, co nic, bo nie potraficie się na przykład skupić. Z różnych powodów, czy to może być choroba, odpukać, czy to na przykład po prostu mamy zły dzień, tradycyjne wstanie lewą stopą. Najgorsze, co możemy zrobić, to jest siedzenie na siłę przed wykresem, bo pół biedy, jak nie zawierzamy żadnej pozycji, bo w tym momencie tak naprawdę będziemy mieć tylko skopany dzień. Natomiast gorzej, jak po prostu będziemy zawierać te pozycje, bo w tym momencie może jedna się uda, ale cała reszta będzie po prostu do bani. I wtedy, jak zobaczycie na przykład po paru dniach, co przeczytacie sobie w kapowniku, co tam robiliście, to w tym momencie będziecie sobie po prostu w brodę pluć. I podam wam taki ciekawy przykład mojego znajomego. Jak zareagował, kiedy zrobił złą pozycję. To jest zawodowy trader, akurat ma większe doświadczenie ode mnie, ma ponad 10 lat. Mianowicie byłem kiedyś u niego, a przyjechałem wcześniej, on ma swoje godziny gry wyznaczone. Tam rozmawiamy na kanapie z jego żoną, nagle słyszę po prostu, że tak powiem, wiązankę tradycyjną łaciny podwórkowej i brzdęk po prostu tłuczonej szyby, które się okazało, że monitor wylądował za oknem. Okazało się, że z racji tego, że się spieszył, bo wiedział, że przyjechałem, popełnił błąd w swojej pozycji z własnej głupoty. To, że tam trochę tam stracił kasę, dla niego nie było istotne. On się wkurzył po prostu nie dlatego, że po prostu właśnie stracił, tylko dlatego, że popełnił błąd czysto szkolny. A on był pod tym względem profesjonalistą. A pomimo, że na co dzień bym powiedział, że to jest po prostu gościu ideał, jeżeli chodzi o spokój, o panowanie. Więc naprawdę potrafią ludzie różnie zareagować.
Jeżeli chodzi o takie rzeczy. Najgorsze, co można zrobić, to w przypadku czy to stresu, czy coś w tym stylu, to jest picie alkoholu, czy tam 20 fajek na godzinę, na papierosów na godzinę. To są najgorsze rzeczy, które można po prostu zrobić, bo to tylko się nasili, a w tym momencie nie rozwiąże problemu. A większość takich problemów, wbrew pozorom, idzie bardzo łatwo rozwiązać. Oczywiście nie mówię tutaj, jeśli na przykład ktoś da sobie szklaneczkę whisky z lodem i będzie to popijał przez godzinę, przez dwie, no to nie jest problem, ale jeżeli na przykład ktoś w ciągu takiej sesji 3-godzinnej na przykład wypije całą butelkę szkockiej, no to już jest problem, bo to tylko się będzie po prostu pogłębiać i się w tym perspektywie czasu nie zarobi. Kolejny punkt. Nieprzyznawanie samemu sobie, że zrobiliśmy coś źle. Bardzo często jest tak, że zwłaszcza w przypadku, jeżeli pozycja została zamknięta nie tak jak trzeba, czy to przez SL-a, czy na przykład na minusie, czy na przykład zamknięta na SL-u, ale już przy zabezpieczonej pozycji na plusie, lub jak zamknęliśmy pozycję z ręki, pomimo że nie dochodziła do naszego TP i dopiero po zamknięciu z ręki poszedł kurs w naszą stronę. Bardzo często nie sprawdzamy właśnie, co po prostu tam się zdarzyło na tej pozycji, czy myśmy zrobili wszystko technicznie, czy też nie. I wtedy lubimy zwalić na wszystko, że nie wiem, żona mi przeszkodziła, pies mi przeszkodził, problemy z internetem, czy nie wiem, samolot przyleciał nad nami, ale sami sobie bardzo rzadko mówimy, że jak sprawdzimy, co jest w tej pozycji, aha, ja to schrzaniłem. Nie, my mamy tendencję taką do zwalania na wszystko, byle nie na nas. Zwalamy na to, że system był do kitu, że wykres mi nie pasował, a czasami jest tak, że my po prostu popełniliśmy błąd. Dlatego przyznanie się czasami do samego błędu, i tutaj polecam powiedzenie to na głos, aha, na przykład, aha, niepotrzebnie zamknąłem tą pozycję, mój błąd, niezgodnie z zasadami. Albo otworzyłem pozycję i się okazało, że jest niezgodny z zasadami. Powiedz to na głos, że zrobiłeś to źle. Dlaczego? Bo powiedzenie takich rzeczy na głos powoduje, że inne części mózgu się aktywują i inaczej po prostu reagujemy na te same rzeczy. Idealnym przykładem tu jest, jak na przykład chcemy związać jakikolwiek problem i w głowie nie potrafimy go rozwiązać, ale jak zaczynamy to mówić, przychodzi nam rozwiązanie. Nieważne, z czego by to nie było. Bo w tym momencie, jak mówimy, inna półkula mózgu działa, inaczej funkcjonuje nasz mózg, dlatego powiedzenie coś na głos świetnie rozwiązuje całą masę problemów. Minus jest taki, że jak siedzicie w domu na przykład i tradujecie i tak czasami do siebie pogadacie, no to minus jest taki, że czasami rodzina stwierdzi, że jesteś jakimś wariatem, czy coś w tym stylu, bo gadasz do siebie. Natomiast bardzo szybko powinna przywyknąć. Natomiast trzeba zwracać na to po prostu uwagę, jeżeli chodzi o jak zrobiliśmy coś źle. Powiedz to na głos. Większość też sporo problemów tak rozwiązać. Kolejny punkt to jest mianowicie bardzo często, zwłaszcza na początku, że chcemy poznać wszystko, co jest tylko możliwe. Mianowicie wszystkie możliwe typy strategii. My zawsze chcemy wiedzieć wszystko, co jest na wykresie. Zawsze chcemy wiedzieć, dlaczego ten ruch wyskoczył do góry tyle tych pipsów. I na początku to jest normalne, jesteśmy głodni wiedzy. Natomiast w perspektywie czasu nie jest to dobre. Tutaj obowiązuje zasada: skup się na jednym założeniu, a nie na wszystkim. To jest to, co mówiłem w zeszłym tygodniu, to, co powiedział Bruce Lee. Nie obawiam się osoby, która trenowała 1000 różnych kopnięć. Obawiam się osoby, która trenowała jedno kopnięcie 1000 razy. To samo mamy tutaj, że my nie możemy skupiać się na grze zarówno na niskich TF-ach i potem tylko na wyższych TF-ach i kilku różnych strategii, zwłaszcza niepowiązanych ze sobą, bo w tym momencie bardzo łatwo zrobić sobie sprzeczne sygnały, mętlik w głowie, bardzo łatwo jest pomylić się z zasadami, jakie po prostu mieliśmy, dlatego po prostu skupić się na jednym. Jeżeli widzimy, że mamy, kurs nam dochodzi powiedzmy do naszego wsparcia oporu, i wiemy, że możemy od tego zagrać. I mamy rozpisane zasady zagrania na odbicie się od wsparcia i oporu, to tego się trzymamy. A nie, że na przykład ja w tym momencie szukam innych rzeczy, lub na przykład w trakcie pozycji modyfikuję wszystko i wchodzę zupełnie z innego TF. To samo. To, że na przykład wybiło 200 pipsów do góry, to w tym momencie nie oznacza, że ja od razu muszę analizować, dlaczego tak się stało. I podam wam prosty przykład swój. Nieraz mi się ktoś zadaje pytanie, no bo zobacz na przykład funta do jena, jak to wystrzeliło do góry. Dlaczego tak się stało? Nie wiem. Po prostu wybiło. Mnie to już nie interesuje, to już jest dla mnie przeszłość. Interesuje mnie to, czy ja byłem w stanie to wykorzystać, czy nie.
I tyle. Ale jeżeli widzę, że nie byłem w stanie tego wykorzystać, lub na przykład to były nie moje godziny, lub na przykład nie byłem przy komputerze, to ja z tym nie jestem w stanie nic zrobić. Nie będę gdybać, co by było gdyby. To samo. Zwłaszcza na przykład, jakbyśmy się uczyli przy małym doświadczeniu różnych technik. Załóżmy takie rzeczy jak price action wspomniane wcześniej i na przykład, no nie, Fibo akurat nie, ale na przykład powiedzmy Elliot, teoria fal Elliota. Dwie bardzo fajne rzeczy. Ja osobiście Elliota znam, ale nie cierpię i go nie używam, ale to są dwie skuteczne rzeczy. Natomiast, żeby to używać, czy to price action, czy fal Elliota, trzeba się nie znać bardzo dobrze, tak jak z wszystkim. Jeżeli się będziemy uczyć kilku technik naraz, z tego nic nie będzie, będzie się wam mieszać. To jest to, co mówiłem. Każdy setup musicie poznać, przynajmniej 100 pozycji i to wykuć na pamięć. Jak ja na przykład kogoś szkolę, to nie jest tak, że ja od razu go szkolę z kilku technik gry i tak dalej. Nie, robię to etapami. Dlaczego? Bo w tym momencie lepiej przyswajamy po prostu wiedzę. Łatwiej nam się tego nauczyć. Pozornie zajmie nam to więcej czasu, ale tylko pozornie. Bo natomiast w perspektywie jeszcze dłuższego czasu da nam to po prostu lepszy efekt finansowy. A o to tutaj po prostu wszystko chodzi. Żeby po prostu w perspektywie czasu odpowiednio po prostu zarobić. Ostatni punkt, jeżeli chodzi o te punkty, które tutaj mamy i przejdę do waszych pytań, to jest mianowicie niedocenianie tego, co już osiągnęliśmy. Bo to jest też, jak już to jest akurat na etapie troszeczkę, może nie całkiem późnym, ale tak już po dłuższym okresie czasu, gdzie potrafiliśmy się nauczyć bardzo dużo rzeczy, potrafimy bardzo dużo rozpoznawać i to jest właśnie etap, gdzie mamy te 95% rzeczy robimy dobrze. Bardzo często my tego elementu nie doceniamy i skupiamy się na tym, że wszystko jest źle. Nie, zapominamy o tym, że po prostu tylko mały element jest źle, który wpływa na całość, a zapominamy na przykład, że na przykład robiliśmy dobre założenia pozycji, mieliśmy dobrze wchodziliśmy w pozycję, tylko problem był na przykład z zamknięciem. I tutaj wam podam przykład też, jeżeli chodzi o to, jak się można za bardzo skupić na poszczególnych pozycjach. Miałem kiedyś taki przypadek, że jeden z moich kursantów bardzo dobry był technicznie. Ogólnie miał już spore doświadczenie, zanim przyszedł do mnie. Bardzo dobry był technicznie, bardzo dobre robił pozycje. Natomiast po prostu problem był taki, że kiedy trafił pozycję na SL-a, to jest to, co mówię na początku, że potrafił spędzić nad tym jednym SL-em 2 tygodnie i zastanawiając się, czemu on trafił tego SL-a i jak on może to poprawić, ale zapominał to, że 10 pozycji wcześniej po drodze miał na przykład bardzo ładne wyniki. To już było dla niego nieważne. Interesowało go tylko to, że po prostu na jednej pozycji był w plecy. Ale to, że sumarycznie był na plusie, to już nie było ważne. Efekt był tego taki niestety, że potem po prostu przegapiał bardzo dużo bardzo fajnych pozycji, wkurzał się niepotrzebnie i miał ogromne problemy z cierpliwością. Dlatego też docenimy to, co po prostu osiągnęliśmy. To jest wbrew pozorom nie takie łatwe, jeżeli chodzi o to. Ale trzeba o tym po prostu pamiętać. Tutaj ogólnie, okej, mam nadzieję, że tutaj to rozjaśniło. Natomiast tutaj zostawię wam na chwilę jeszcze po prostu to, co było w zeszłym tygodniu, czyli podstawowe zasady. Nie będę dzisiaj tego omawiać, niech sobie to po prostu wisi. Natomiast teraz bym chciał po prostu przejść zarówno do waszych pytań związanych właśnie z czym macie problem, jak i chciałbym, żebyście mi napisali teraz po prostu jakieś inne pytanie, jakie po prostu macie. Tutaj akurat zacznę od pytania na temat Elliota, które tutaj po prostu Piotr napisał. Czy znam kogoś, kto używa po prostu Elliota do handlu, nie po fakcie i na tym zarabia? Znam jedną taką osobę, jeżeli chodzi o Elliota. Natomiast większość ludzi, których znam, którzy korzystają z Elliota, korzystają go bardziej jako pomocnicze do innych rodzajów setupów. Typu na przykład wyznaczenie odpowiedniej fali, gdzie jesteś i wejście na tej fali po prostu z innego setupu. Natomiast jeżeli chodzi o czystego Elliota, znam jedną osobę, znam tą osobę chyba od prawie 10 lat i całkiem nieźle mu idzie. Okej, dobra, zaczniemy od pytań, tutaj, które na początek od question answers i potem zobaczę, czy czegoś nie przekopiłem na czacie. Natomiast jak macie pytania, to w tym momencie piszcie po prostu najlepiej na question answer i po prostu polecimy. Pytanie. Często zdarza się, że po jakimś większym zysku podejmujesz nadal duże ryzyko i szybko tracę ten zysk. Jak się tego uszczec? Mianowicie bardzo dobrą rzeczą, jeżeli chodzi o to, to jest mianowicie, mam tutaj
tutaj akurat domyślam, że tu chodzi tego samego dnia. Jeżeli masz taką sytuację, że masz danego dnia, no to w tym momencie bardzo dobrą rzeczą się sprawdza limit wykonywanych pozycji, czyli ograniczyć sobie fizycznie, że w tym momencie nie zrobię więcej niż na przykład 5 pozycji, załóżmy, i w tym momencie kategorycznie się tego trzymasz i w tym momencie wyłączasz platformę, nie załączasz ją po prostu następnego dnia. Jeżeli jest problem z większym zyskiem w perspektywie czasu, czyli na przykład zarabiamy większe pieniądze w ciągu kilku tygodni, miesięcy, lub na przykład w ciągu 2 tygodni zarabiamy tyle, co na przykład w pół roku, a potem wszystko tracimy, to najczęściej dobiłeś wtedy do tak zwanego szklanego sufitu. Każdy taki szklany sufit ma, on jest mniej więcej 4-5 razy tego, co my normalnie zarabialiśmy kwoty, jeżeli chodzi o zawodowej. Średnio cośmy wcześniej zarabiali. I tutaj bardzo dobrym sposobem na to, to jest mianowicie, kiedy dochodzimy do tej wartości, jak się przyjrzysz, to są przeważnie te same wartości, to w tym momencie wypłacić połowę tej sumy, tylko że wypłacić na nasze konto prywatne i tą połową znowu jechać dalej. Bo w tym momencie już z racji samego faktu wypłaty gotówki, już ci się minimalizuje to, nie ma w tym momencie po prostu tej aż tak dużej presji. I tu są dwie opcje wtedy. Albo dochodzimy do wariantu, że znowu masz tą samą wartość kwotową i znowu ten problem ze szklanego sufitu i wtedy znowu się tak wypłaca. Jeżeli to się zdarzy kilkanaście razy, to w tym momencie to już jest pomoc specjalisty w tym momencie, bo to jest czysto problem psychologiczny. Natomiast jeżeli jest duże prawdopodobieństwo, że troszeczkę będziesz podwyższać ten sufit. To nie jest tak, że nagle zaczniesz robić 5 razy więcej czy 10 razy więcej pod względem tego sufitu, ale po prostu to przeskoczysz tam dodatkową, ten 1, 2, 3, w zależności tam od sytuacji. Mam nadzieję, że tu rozjaśniłem. W jaki sposób prowadzimy notatki traderów, to o tym już mówiłem. Na ile jesteś maksymalnie w stanie kontrolować, po ile jesteś w stanie naraz kontynuować pozycji naraz? Ja mam zasadę taką, że gram tylko i wyłącznie jedną pozycję naraz. Że skupiam się tylko i wyłącznie na niej, jest tylko jedna pozycja, nigdy nie piramiduję pozycji. Jest to z powodów tego, że skupiam się tylko jednej pozycji, więc nie ma czegoś takiego, że na przykład drugą pozycję będę mieć tylko kątem oka i ją mogę o czymś zapomnieć. Po drugie, przy niskich trefach, na których ja się skupiam, pozwala mi to w tym momencie zamknąć odpowiednią pozycję w momencie, jak zacznie się psuć. Że nie stracę na przykład tam 4-5 pipsów, bo się zagapiłem na drugą parę walutową, bo na przykład tam robiłem, co się dzieje. Ogólnie wyznaję zasadę, tylko jedna pozycja naraz. Nie lubię trzymać pozycji nie dłużej niż sesję, co dzięki czemu po prostu też śpię spokojnie. Co do kapownika, pytanie, czy robię to na kartce czy Excel? Osobiście rekomenduję segregator. Po prostu w segregatorze sobie po prostu wszystko notować, ponieważ jak piszemy manualnie, a nie przy komputerze, to inaczej działa nasza półkula mózgowa i w tym momencie łatwiej się czegoś uczymy. Jest to spowodowane tym, że to są nawyki, które mamy wręcz od podstawówki. Dlatego po prostu warto to po prostu napisać. Okej, dalej. Michał, co sądzisz o medytacji przed grą? Jakieś 10 minut i wyobrażenie sobie idealnego wejścia i wyjścia w pozycję. Tu odpowiem tak, jak najbardziej, jeżeli ktoś to potrzebuje i lubi, jak najbardziej. Tu często trzeba znaleźć własny swój środek, natomiast medytacja jest całkiem niezła. Można na przykład pogadać do lustra, też czasami dobrze działa. Ja na przykład wolę na przykład iść najpierw z psami na spacer, wracam ze spaceru i w tym momencie kawusia, i dopiero siadam po prostu przed monitorami, bo jestem po prostu wypoczęty w tym momencie. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie medytację, jak najbardziej tak. Co do kolejnego setupu, nie, na początek zupełnie, na przykład ten setup, który dawałem Wam tydzień temu, w zupełności Wam wystarczy. To, co mówiłem podczas dzisiejszego dnia, nie potrzebujecie mieć 20 różnych setupów wejść. Wystarczy, chodzi o to, żeby się skupić na czymś. Poza tym tutaj troszeczkę więcej wymaga to tłumaczenia, aniżeli bym miał taki setup wytłumaczyć teraz w ciągu 3 minut. Kolejne. Czy dobrym pomysłem jest opanowanie w miarę dobrze systemu uczenia? Moment, bo tutaj się teraz zgubiłem. Czy dobrym pomysłem jest po
Tak, mianowicie w momencie, kiedy my nauczymy się danego setupu, już potrafimy go wykorzystywać, nie robimy tak zwanych głupich błędów w jakiejś dziwnej ilości, bo błędy będą zawsze, ale chodzi o ich ilość po prostu, no to w tym momencie to jest naturalna droga, że się uczymy w tym momencie dalej. Natomiast trzeba tutaj pamiętać i rozgraniczyć, że mamy setup główny, najlepiej to na naszym głównym rachunku, a na rachunku do zabawy możemy się uczyć, eksperymentować i tak dalej. To jest jak najbardziej dobre, bo trzeba się rozwijać. Natomiast nie należy tego robić na kilka rzeczy naraz, bo to się w tym momencie się nie sprawdzi. Dobrą rzeczą jest na przykład poświęcić, na przykład, nie wiem, załóżmy, teoretyzuję, ranna sesja, na przykład gramy nasz główny setup i na naszym głównym rachunku, a sesja popołudniowa, i ta sesja poranna jest nasza gra do życia, do zarabiania i tak dalej, a sesja popołudniowa na przykład na eksperymenty i uczenie się, jak najbardziej, tylko trzeba to rozdzielić. Kolejne. Czy jest jakiś typ ludzi, którzy nie można nauczyć tradingu? Jak najbardziej, niestety tak. Są osoby, które się do tego nie nadają, natomiast najczęściej to wychodzi, najpierw muszą tak naprawdę spróbować, bo na przykład osoby, które są roztrzepane, to nie oznacza, że się do tego nie nadają, na przykład jak są nerwowe. Znam przypadki takie, że Forex ich uspokoił wręcz, bo wiedzieli, że musieli się trzymać zasad, żeby zarobić. Bez tego po prostu nic nie było. Dlatego po prostu tutaj niestety jest to ciężkie, że często to wychodzi dopiero po jakimś okresie czasu. Natomiast jeżeli bym miał zdefiniować osoby, które najciężej się uczy, to są osoby po ekonomii. Wiem, że to dziwnie brzmi. Tutaj siedzimy na rynkach finansowych, a osoby po ekonomii się najtrudniej uczy. Jest to spowodowane tym, że takie osoby mają ogromną wiedzę, mają ogromną ilość regułek i tak dalej w głowie, natomiast powoduje to konflikt interesów, że potem po prostu oduczyć pewnych nawyków jest bardzo ciężko. Czasami to jest tak zakorzenione, że po prostu się wręcz nie da tego zrobić. Jak wyćwiczyć systematyczność i determinację w fazie nauki systemu i zdobywania doświadczenia? Jakieś porady? Tutaj najlepiej się przydaje właśnie to, co wspomniałem. Kapownik, ustalić sobie harmonogram typu godzin gry, że trzymasz się konkretnych godzin gry, konkretne wartości, jeżeli chodzi na przykład o ilość pozycji i się tego kategorycznie trzymać. Żeby osiągnąć jakąkolwiek systematyczność, to średnio potrzeba około zrobić coś przez 66 dni. Taka jest średnia dla ludzkiego umysłu. I w tym momencie jesteś w stanie sobie wyrobić, co się po prostu dzieje. Tutaj widzę, że tutaj po prostu już tutaj fajnie ktoś napisał co do poprzedniego punktu, że moja siostra ekonomistka mówi, że Forex to hazard. No to jest niestety właśnie też wykute po prostu, jeżeli chodzi o ekonomię, że po prostu tam są dziwne teorie z lat 70., które nie mają pokrycia z rynkiem bieżącym. Natomiast co do determinacji, to jest właśnie wyrobienie sobie tych nawyków, właśnie spisywania tego, kapownika, to naprawdę uporządkowania tego. Nawet takie rzeczy jak porządek na biurku ma wpływ na to, jak my jesteśmy skoncentrowani. Po prostu trzeba sobie to poukładać i znaleźć tutaj pod tym własną drogę. W jakiej godzinie czasu polskiego najlepiej tradować? To zależy, jakim systemem grasz, jakie ma założenia. Osobiście zawsze rekomenduję główne sesje, to są dwie sesje, to jest poranna i popołudniowa. To jest tak, jak mówiłem tydzień temu, to jest między tak mniej więcej 8 do 11 oraz od około 14 do godziny około 17-18. Natomiast to jest zależne oczywiście od naszego, też musimy to dostosować do naszego życia prywatnego, zawodowego, bo pamiętajcie, jak się uczymy, to jest tylko dla nasze hobby. Natomiast musimy pamiętać, że priorytetem jest nasza praca zawodowa i rodzina. Trzeba sobie też to poukładać pod względem kolejności, żeby nie było tak, że zaniedbamy po prostu naszą pracę zawodową. Michał, czy korzystałeś z jakichś stron, które pomagają w tradingu, czy spoglądasz tylko na analizę techniczną? Tylko i wyłącznie analizę techniczną. Nie przeglądam żadnych stron, nie patrzę, co tam się dzieje i tak dalej. Jedyną stroną, na którą patrzę, to jest mianowicie sprawdzenie dane, czy są jakieś publikacje jakichś danych, żeby przypadkiem nie wejść na danych, podczas publikacji danych. A tak, to nie. W zupełności wystarczy podjąć w tym momencie konkretnie price action i w tym momencie w tym kierunku po prostu działać. Tylko oczywiście dać sobie czas i pracę. Kolejny punkt. Czy dalej tak dobrze i łatwo ci się zarabia? Czy po wielu latach na rynkach czujesz, że nie jest tak dobrze? Czy uważasz, że z czasem trader się wypala i już nie będzie się nadawał do handlu? U mnie to tak, jest inaczej, to od razu powiem. Kiedyś mi się zarabiało zupełnie inaczej, inaczej siedziałem, widziałem więcej. Teraz siedzę mniej, ale za to są to pozycje bardziej wyszukane i też wiadomo większym lotem.
Natomiast co do, jeżeli chodzi o to, że się po jakimś czasie człowiek nie nadaje do handlu, jest, zgadza się, jest to spowodowane tym, że ludzie nie odreagowują czy to stresu, czy to nie robią sobie przerw. Na przykład to, co mówię w zeszłym tygodniu. Ja nie gram codziennie, że tak powiem, zawsze codziennie. Ja często robię tak, że gram 2 tygodnie, 3, potem 3 tygodnie przerwy, gdzie tego w ogóle nie dotykam. Dzięki czemu po prostu nie mam tej non-stop presji. To jest też urok, że pracuję tylko i wyłącznie na własny rachunek, a nie dla jakiejś instytucji finansowej, że nie mam presji, że ja muszę zrobić jakieś wyniki. Ja patrzę ogólnie na całość pod względem 3-miesięcznej, a nie na przykład, nie wiem, ktoś mi z góry mówi, że musisz zrobić tyle i tyle w ciągu miesiąca, inaczej wylatujesz. Okej, mam nadzieję, że tutaj po prostu to rozwiałem. Tutaj akurat tutaj zostało zadane pytanie na temat Ishimoku. Ishimoku to jest ostatni wskaźnik, jaki ja w życiu używałem. Ishimoku jest całkiem przyjemny, tylko jak wszystkim trzeba go umieć używać. Ale przy czym nienawidzę telefonu H4. Wolę już B1 albo H1, ale nie H4. H4 jest zależny od brokera, w zależności po prostu, gdzie ma serwery, jak ma godziny ustawione, to w tym momencie wykresy wyglądają inaczej. Dlatego H4 po prostu nienawidzę. Kolejne pytanie. Czy udało Ci się sprawdzić taką kwestię? Joros napisał, że iż w sytuacji, kiedy po wejściu w setup cena nie podąża w założonym kierunku, to nie czekano na wybicie SL, tylko tnie koszty. Czy zastanawianie setupu do wybicia wypada u Ciebie statystycznie lepiej, czy niż ucinanie strat? Ja tu się zgadzam całkowicie z Jarosem. Ogólnie zresztą podważać Jarosa, no to w tym momencie trochę ciężko. Natomiast u mnie SL nie jest po to, żeby kurs mi złapał SL, jeżeli idzie nie w moją stronę. U mnie SL jest po to, że jeżeli będzie gwałtowna reakcja, że ja nie zdążę zareagować. W znacznej większości przypadków widać, że jest po prostu kurs nie trzyma się twoich zało naszych założeń i w tym momencie można tą pozycję zamknąć wcześniej. Więc w tym momencie po prostu zamykam to, jak to szybko jest możliwe. Nie czekam na SL. Jak widzę, że się chrzani, to po co ja mam dotrzymać? To samo się zresztą tyczy, jak jest na plusie. Jeżeli na przykład nie idzie w moją stronę zgodnie z założeniem, lub na przykład za wolna, a powinna być większa dynamika, to też to wyłączam, bo to oznacza to, że coś tutaj po prostu nie gra. Więc tutaj jak najbardziej po prostu z Jorosem się zgadzam. Na jakich trzech instrumentach działasz? Działam te praktycznie zawsze tych samych, to jest mianowicie funt do jena, funt do dolara i euro jen. Czyli tak jak było na screenie. Czy mógłbym Wam pokazać swój najbardziej skuteczny setup? Nie, to jest dla mnie. Na co zwrócić uwagę podczas wybierania systemu pod siebie? O, to jest temat rzeka. Mianowicie czas, jaki możecie po prostu poświęcić na to, jakich godzinach będziecie grać. Też istotny jest kapitał. Wbrew pozorom, jak mamy mały kapitał, to lepsze są systemy na krótsze ETF-y, bo można zbudować po prostu swój portfel w tym momencie łatwiej. Oczywiście wymaga to ryzyka większego, natomiast pozwala nam na to. Natomiast póki się setupu nie nauczymy, no to i tak nie gramy nie wiadomo jakimi kwotami. Bardzo, tutaj czas też eksperymenty oczywiście. Czasami jak się przegląda na przykład setupy innych czy coś w tym stylu, to samemu się widzi, czy to dla nas pasuje, czy nie. Tutaj akurat niestety, jeżeli nie masz kogoś, kto by ci coś mógł dać, no to w tym momencie trzeba po prostu eksperymentować, jeżeli chodzi o to. Jaki mam maksymalny SL? Mianowicie maksymalny SL to przeważnie nigdy nie przechodzi powyżej 5 pipsów. Przy czym to jest to, co mówiłem. Nie czekam na że mi trafi SL, a jak widzę, że się chrzani wcześniej, no to po prostu zamykam to wcześniej i tyle. Czy czekając na setup zajmuje się Pan czymś innym? Graniem w gry, oglądaniem YouTube'a, TV, czytaniem książek i tym podobne? Grałem w gry, tak, definitywnie. Tylko, że to działa to na takiej zasadzie, że zajmuję się innymi rzeczami, ale tylko, przepraszam, ale tylko takimi, którymi po prostu mogę się od razu oderwać od nich. Czyli to nie jest taki, że na przykład patrzę serial i ups, nagle 8 odcinków poszło, ale to są rzeczy, które mogę się bezpośrednio oderwać. Dobrym rzeczą jest na przykład mieć biper, mam na przykład na komputerze, że co 5 minut dostaję taki bip i w tym momencie patrzę na wykres, sprawdzam, czy coś się dzieje. Jak się nic nie dzieje, czytam na przykład książkę dalej, albo sobie gram w gierkę, albo coś. Natomiast kiedy widzę potencjał sygnału, nie sam setup już, tylko potencjał setupu, to w tym momencie rzucam wszystko, zajmuję się tylko i wyłącznie wykresem. Bo samo jakbym miał tylko się non-stop patrzeć na wykres, to bym zwariował. Po prostu to jest nudne jak flaki w oleju.
Na małych TF krótki SL często wywala, często niż dopuszczenie większego SL-a. Wtedy traci jest jakiś na ten sposób. W momencie, jeżeli bardzo krótki, często ci wywala SL, to najprawdopodobniej jest to problem z samym wejściem. Zła definicja, ponieważ w większości przypadków można dość krótko zdefiniować SL-a. Ja osobiście dużych SL-ów po prostu nie lubię. Natomiast nie robić czegoś takiego, że wydłużamy tego SL-a, że właśnie tutaj tracimy na zysku strata w tym momencie, żeby proporcje nasze leżą, bo w perspektywie czasu my na tym nigdy nie zarobimy. Więc tutaj po prostu lepiej jest sprecyzować sam punkt wejścia, aniżeli kombinować z rozszerzeniem SL-a. Cześć, czy jest obejrzenie nagrania z pierwszego spotkania? Tak, ma być tutaj na YouTubie, na stronie Tickmilla, ile dobrze mi pamiętam. No ale to akurat tutaj by się musiał po prostu wypowiedzieć na ten temat Piotra, który tutaj jest na kanale, który jest po prostu przedstawicielem brokera. Bo on akurat się taki, ja akurat takimi rzeczami się nie zajmuję. Kolejne, czy znasz ludzi, którzy długoterminowo grają na Forexie, ale nadal mają swoją pracę przez lata? Czy w końcu jest tak, że na Forexie się albo praca podstawowa? Tak, znam osoby, które zarabiają w różnych technikach, ale pracują zawodowo, przy czym pracują zawodowo nie pod kontekstem materialnym, tylko robią to, co zawsze chcieli lub lubią po prostu. Znam osoby, które na przykład, to jest przykład taki dość trochę ekstremalny, ale mam znajomego, który mieszkałem tam niedaleko niego w Tajlandii, jak mieszkałem, gdzie do odstresowania się pracował jako kelner, podawał kawę w knajpie od znajomego, a sam zarządzał funduszem, który był wart grubą kasę i gdzie po prostu go to odstresowało. Dlaczego? Bo on to robił przez 15 lat wcześniej i to lubiał. Znam osoby takie, które na przykład jest architektem, gdzie w tym momencie robi projekty takie, które są bardziej ambicjonalne, aniżeli po to, żeby robić, żeby komuś dom zaprojektować, który będzie fajny, ale nie będzie spełniał się zawodowo. Więc trzeba ogólnie czymś się zająć. Ja na przykład też robię różne rzeczy. Na przykład znam kolegę, który bardzo często na przykład w hospicjum pracował, w poniedziałki, że pamiętam, w poniedziałki pracował w hospicjum, a 4 dni spędzał na forecie. Różne są przypadki, bo trzeba się czymś zająć. Bo samo na przykład załóżmy, mamy sesję poranną, siedzimy tylko na sesji porannej przez 3 godziny załóżmy, no to coś zresztą nie trzeba zrobić. Wydaje się, że to fajnie, mamy czas, ale po 2 miesiącach czy co 1 miesiącu już nasz szlak będzie trafiał, bo nie będziemy nic co robić. Dlatego dużo ludzi po prostu pracuje, ale właśnie nie pod względem materialnym, nie patrzy na punkt materialny, tylko właśnie na to, żeby się spełniać po prostu zawodowo w różnych po prostu kategoriach. To jest po prostu, to jest właśnie tutaj własne widzimisię. Na przykład znajomy, po prostu też dobrze pamiętam, w schronisku dla zwierząt, po prostu wyprowadza psy im. Idzie na 6 godzin, wyprowadza im psy, bo im tego zawsze w tygodniu brakuje. W weekendy, nie wiem czy wiecie, jest sporo ludzi chętnych do wyprowadzenia psów na przykład ze schroniska, żeby się przeszło i tak dalej, ale w tygodniu niestety z racji tego, że ludzie pracują, to mało jest chętnych. Więc polecam po prostu iść. Dobry sposób, jak chcecie mieć psa, to tak też można wytestować, czy się do tego nadajecie. Okej, wspomniałeś o szablonie do notatek. Można gdzieś otrzymać, przejrzeć? Napisz mi na maila, to ci wyślę. Ile czasu przed danymi i podanych nie zawierasz pozycji? Przeważnie to jest plus minus 10 minut. W zupełności wystarcza. Gdzie znaleźć nagranie w poprzednim odcinku? Powinno być na stronie, to co mówiłem wcześniej. Jak doszedłeś do tego, że zagrywasz tylko 8-12 razy w miesiącu grając na M1 i M5? Cierpliwość oraz widzę, jak się po prostu w tym momencie portfel zmienia, ponieważ pozycje są wyszukane. Dużo tutaj ma znaczenie doświadczenie, ogólnie podejście do tego wszystkiego, jak na to się patrzy, na cały rynek. Cierpliwość oraz tego, że ja już nie potrzebuję zawierać tych pozycji. Kiedy dochodzi się do pewnego poziomu, że już się ma odpowiedni kapitał, gdzie już po prostu nie musimy patrzeć na to, czy ja będę mieć za co zapłacić za rachunki w następnym miesiącu, to powoduje to, że zmniejsza się presja związana z zajmowaniem pozycji. W efekcie po prostu ja mogę wyszukać je. Dzięki temu na przykład, teraz nie wiem ile to jest procentowo, ale kiedyś na przykład jak budowałem depozyt, to też cierpliwie czekałem, jak potem to liczyłem, okazało się, że moje pierwsze pozycje, które robiłem, one były przy ryzyku 17% na pozycję. To jest wręcz samobójcza wartość, natomiast one były grzecznie wyczekane, robiłem je zgodnie z zasadami i cierpliwie czekałem na tak zwaną perełkę
ale pozwoliło mi to dość szybko zbudować depozyt, na którym potem mogłem grać mniej ryzykownie. Oczywiście były po drodze wtopy i tak dalej, ale sumarycznie o to tu chodziło. Kolejne pytanie. Jak znaleźć dziedzinę handlu, sposób, a w końcu strategię pasującą do nas? Poznałem wszystkiego po trochu, dużo teorii, ale jak wybrać, co będzie dla ciebie dla mnie dobre? Po czym poznać, że to jest to, ten kawałek i mam do zagłębia ćwiczyć, trzymać się tego jednego kierunku. Bez rozpraszania, bo przecież rynki finansowe to zbyt wiele wiedzy, żeby wszystko ogarnąć i zbyt mało życia, żeby wszystko sprawdzić. Święta racja. Mianowicie bardzo prosta rzecz. Jeżeli lubisz waluty, no to w tym momencie, tak jak ja na przykład, daj sobie po prostu teraz, daj sobie trzy waluty, na przykład chociażby te, co ja mam, w zupełności ci wystarczą i w tym momencie skup się na nich. Wybierz sobie, jak testowałeś różne systemy, tutaj najprostszym sposobem jest, przy których się lepiej czułeś, które tak zwane lepiej czułeś. Nie chodziło o wyniki, tylko o czym ci było po prostu wygodniej. I w tym momencie nad tym się po prostu skup. Nie patrz na wyniki, patrz na poprawność wykonywanych zagrań. Czy wszystko było ok, gdzie poprawić. I w tym momencie wyniki przyjdą ci wręcz same i też ci się będzie bardziej komfortowo grało. Kolejne. Znaczy, tak, gram w czołgi to namiętnie, zwłaszcza w War Thundera. Mam też już ponad 30 tysięcy bitew rozegranych. Co do pytań, co do SL-a. To jest SL łącznie ze Spreedem. To nie jest SL 5 pipsów plus Speed, to jest łącznie ze Spreedem. W przypadku longów to akurat nie ma jakiegoś tam problemu, natomiast w przypadku shortów to czasami jest problem, bo wiadomo, Speed w przypadku shortów jest zmienny. Natomiast na tych głównych parach walutowych po prostu, które my mamy, to problemu po prostu nie ma. Natomiast z racji tego, jak się rozwinął po prostu rynek, jak konkurencja się porobiła na rynkach, jakie są możliwości na rynku, to nie jest żaden problem. Dla przykładu teraz na chwilę obecną, pomimo mamy takiej późnej pory, przykład co do Tickmilla, bardzo fajne spiry na chwilę obecną. Nie wiem, czy widzicie teraz ekran. Funt do jena to jest aktualnie 0,6 pipsa, 0,5 pipsa, funt do dolara 0,1, 0,2 pipsa, euro jen 0,2, 0,3 pipsa, czyli w zupełności po prostu wystarczą. Z ciekawości napiszcie mi, czy widzicie, bo nie wiem po prostu, czy to widać, czy nie. Okej, okay. Więc i w tym momencie po prostu to się skup na tym, to co tutaj akurat pisałeś wcześniej, że jak to wybrać, daj sobie na sztywno, bo mają bardzo fajną zmienność. Co dalej? Tutaj akurat, ktoś mi tutaj pisał. Rafał, tutaj akurat do którego pytania piszesz, że zbyt ogólnie, bo teraz mogłeś się po prostu, napisz mi do jakiego pytania tam po prostu to napisałeś, że zbyt ogólnie, to postaram się po prostu rozwiać. Kolejne mianowicie, a jak z efektywnością na Forex wraz z wiekiem? Ja aktualnie dochodzę do 40 niestety, natomiast tak, tutaj akurat, kiedyś to klasyfikowałem, że najlepiej się nadają osoby właśnie tak 30-40 lat, ale to było ładnych parę lat temu. Znałem osoby, które zaczynały po 70, im szło rewelacyjnie. Takie osoby mają też ten plus, że bardzo często są też cierpliwe, ale znałem osobę, która w wieku 19 lat, to znaczy nie był mój kursant czy coś w tym stylu, to był po prostu mój znajomy, znam po prostu osobę, która w wieku 19 lat spłaciła hipotekę rodzicom. No a znam też 20-30-latków czy 40-latków, którzy się do tego nie nadają. Natomiast nie patrzyłbym tu na wiek, patrzyłbym tutaj po prostu na to, jak ktoś potrafi być cierpliwy, jak to potrafi być konsekwentny. Dlatego nie patrzę tutaj na wiek. Czy lepiej grać na świeczkach czy na słupkach? To jest zależne od strategii. Ja osobiście używam tylko i wyłącznie na słupków, tak jak tutaj widzicie po prostu teraz na ekranie. A to już jest końcówka, jeszcze dwa, tutaj widzę dwa pytania. Czy masz setupy typowo swoje wypatrzone na rynku, czy raczej z jakiegoś systemu? Nie, wszystko co ja robię to jest tak naprawdę wszystko co ja zrobiłem, modyfikacje, że tak powiem też price action, ale to jest tak naprawdę jak praktycznie każdy trader to dochodzi do tego, że w mniejszym lub większym stopniu też jest to coś pod siebie robione wszystko z drobnymi modyfikacjami. W sumie mam 16 setupów, praktycznie chyba wszystkie to są moje. Jeżeli chodzi o to. Okej, okay, dobra. Tutaj ktoś pyta o maila. Tutaj dziękuję za uwagę. Za chwilę to jeszcze jedno pytanie jest. Tutaj mojego maila macie, możecie zawsze do mnie napisać, jeżeli chodzi. Natomiast widzę, że na czacie tutaj po prostu jest jeszcze pytanie.
Michał, czy polecasz osobom bez odpowiedniego kapitału firmy pro tradingowe typu FTMO, które umożliwiają handel swoim kapitałem z podziałem zysków? Nie polecam z tego względu, że się bardzo łatwo psychicznie rozłożyć. Prawda jest taka, że jeżeli jesteście w stanie zarabiać, to nawet z małego kapitału jesteście w stanie zbudować sobie depozyt. Przy czym nie, przy niskich depozytach zasady zarządzania kapitałem wyglądają inaczej niż w przypadku większych kapitałów. Tutaj nie ma gry na tak zwanego 1%, i tu jest troszeczkę inaczej. To, ale tutaj ogólnie jest też temat troszeczkę rzeka. A tutaj jeszcze jest jedno, mianowicie ja borykałem się z takim problemem, że strategia generowała mi sygnał, a cofa się cofała. To jest też normalne, że możesz mieć wszystkie warunki twoje handlu spełnione, wejdziesz w tą pozycję, a kurs zrobi dokładnie na odwrót. To jest też normalne, ponieważ wszystko, co my robimy, to jest element statystyczny, gdzie po prostu zwiększa nasze prawdopodobieństwo, że to pójdzie w naszą stronę. Tylko kwestia jest tego, czy akurat tutaj Pawle, czy po prostu w perspektywie iluś tam pozycji jesteś na plus, czy nie. Jeżeli strategia jest dobra, a ty jesteś na minusie, to w tym momencie oznacza, że ty popełniasz dziś błąd. Natomiast w momencie, jeżeli po prostu ty wszystko robisz ok, to znaczy, że w tym momencie coś z tą strategią jest nie tak. Najczęstszym takim wypadkiem właśnie, że ze strategią jest coś nie tak, to są dwie rzeczy. Pierwsze, to dana strategia jest dostosowana do innej, czy to pary walutowej, bo też tak może być, czy na przykład nie jest dostosowana na surowcach, a my gramy na surowcach. Drugą rzeczą to jest niedostosowane są wartości do bieżącej dynamiki rynku, czyli wartości SL ITP są niedostosowane do tego, co mamy po prostu aktualnie na rynku. Okej. Widzę, że to już wszystkie pytania. Ja w każdym razie dzisiaj wszystkim bardzo dziękuję za dzisiejszy webinar. Jak co, po prostu pisać na maila. Czego nie odpowiedziałem lub komuś się nasunie jakieś pytanie, po prostu to po prostu napiszcie mi, postaram się jak najszybciej odpisać, chociaż wiadomo, różnie może, do dzisiaj raczej nie odpiszę. W każdym razie jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, czyli o godzinie 19.